Siemano guys, z tej strony ja, dzisiaj mam dla was 5 easter eggów, o których na pewno nie wiedzieliście w Fortnite Battle Royale. Jedna łapka w górę pod tym filmem to oczywiście jeden dzień krócej do weekendu, a przy okazji możecie zgarnąć 1000 fałdolców. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję z dzwoneczkiem, a w tym momencie będziecie mogli to po prostu zgarnąć. Padajcie na mojego Instagrama po kody na 1000 fałdolców, a ja bez przedłużania lecę do materiału. Piona! Pierwszym easter eggiem w dzisiejszym materiale będzie to postać, która została dodana do gry Fortnite Battle Royale. Mianowicie na ekranie w karkołomnym kinie możemy zobaczyć bez problemu, jak tańczy sobie Ralph z filmu Wreck-It Ralph, który to po prostu jest kolejną kolaboracją Fortnite'a z grupą filmową produkującą tą oto bajkę. Taniec, który został dodany do Fortnite'a i który był darmowy i na pewno go zdążyliście odebrać, należy właśnie do tego filmu, a dokładnie jego prawa autorskie, które po prostu należą do tego filmu. Zostały one dodane do Fortnite Battle Royale i prawdopodobnie możemy się spodziewać dużej kolaboracji pomiędzy twórcami bajki, a po prostu twórcami Fortnite Battle Royale. Taniec, film w karkołomnym kinie, czego więcej możemy się spodziewać? Jeżeli chodzi o postać, to raczej nie dostaniemy jej w Battle Royale, bo jest ona dosyć duża, ale w ratowaniu świata jak najbardziej znajdzie one swoje miejsce. Wydaje mi się, że dosyć fajna kolaboracja ze strony Fortnite'a. Kolejny easter egg w dzisiejszym materiale dotyczy już emotki Battle Call, która została dodana do gry całkiem niedawno. Battle Call jest to emotka dęcia wróg, podczas której jest wytwarzany dźwięk, który motywuje do walki i zbiera wszystkich ludzi do walki. Natomiast jedną z rzadszych części tej animacji jest dęcie wróg, które po prostu wydmuchuje powietrze. Wydaje mi się, że jest to na tyle rzadka animacja, że nie każdy z was mógł ją zobaczyć, a wydaje mi się, że fajnie by było, jeśli po prostu byście ją zobaczyli. Jeżeli jej nie widzieliście, to strzelcie łapę w górę, a ja przechodzę sobie do kolejnego easter egga. Kolejny easter egg związany z emotką to emotka Howl, czyli ryk wilka. Tak, ryk wilka jest po prostu standardowym rykiem, który możecie pewnie usłyszeć teraz. Natomiast jedną z rzadszych części tej animacji jest po prostu wycie owcy, które możecie usłyszeć po kilkukrotnym używaniu tej właśnie animacji czy też emotki. Mówcie sobie na to jak chcecie. Wydaje mi się, że jest to dosyć fajny easter egg i niewielu z was o nim wiedziało, także pewnie wiecie co robić, jeżeli o nim nie wiedzieliście. Sami zobaczcie dokładnie, jak to po prostu świetnie słychać. Kolejnym już smaczkiem w Fortnite Battle Royale jest ul pszczół. Ul pszczół został dodany już kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu w Fortnite Battle Royale, natomiast nie każdy wiedział, do czego on służy. Prawdopodobnie został on dodany po to, aby wzbudzić uwagę graczy na pszczoły czy też ule, które zostały rozmieszczone po mapie naprawdę bardzo rzadko. Można było go zobaczyć m.in. w Salty Springs i różnych innych miejscówkach, w których znajdowało się dużo, dużo domków. Natomiast nikt nigdy nie dowiedział się, po co Epic Games dodało takie ule, ponieważ nie spełniały one żadnej funkcji. Nie zadawały obrażeń, nie robiły nic, tylko po prostu ładnie wyglądały. Prawdopodobnie była to część aktualizacji, którą Epic Games chciało dodać do gry, natomiast zrezygnowało z tej aktualizacji i po prostu te ule wycofało i na ten moment nie możemy ich spotkać w grze, jaką jest Fortnite Battle Royale. Wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawy easter egg, a wy sami możecie dać znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. Do czego mogłyby być potrzebne ule w Fortnite Battle Royale? I ostatni easter egg w dzisiejszym materiale jest to taki easter egg, że pamiętacie pewnie bardzo dobrze zadanie z rybami, przy których trzeba było po prostu zatańczyć. Tańczyły one razem z nami i było to dosyć śmieszne. Natomiast nie każdy z was spodziewał się, że duża ryba, która znajduje się właśnie na sklepowej sadybie, będzie mogła z nami tańczyć. Tak, po pierwsze będzie ona mogła z nami tańczyć, a po drugie spełnia ona drugą bardzo ważną funkcję. Jeżeli postawimy przy niej schody, to absolutnie ona się nie zniszczy, co powoduje to, że bez problemu będziemy mogli schować się w takiej rybie i poczekać na swojego przeciwnika. Wystarczy, że nasz przeciwnik zatańczy bądź zrobi cokolwiek, a wtedy będziemy mogli z takiej ryby wyskoczyć i po prostu zabić go bez żadnego problemu, bo jego element zaskoczenia po prostu będzie tak niesamowity, że nawet nie zdąży oddać do nas strzału. Tak mi się wydaje. Sami sobie zobaczcie, pewnie widzicie na ekranie, jak to wygląda i wydaje mi się, że jest to dosyć śmieszna rzecz, która po prostu w Fortnite Battle Royale na pewno się przyjmie. Dzięki wam bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że wam się spodobał, pamiętajcie o konkursie, żeby zostawić łapę w górę, komentarz oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, wtedy możecie wyłapać 1000 fałdolców, wpadajcie na mój Instagram, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach, piona, cześć!